Siemaneczko, z tej strony Neresja, witamy Was razem z Agą w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Hejka! Hej! Oczywiście standardowo zapraszam Was do Agi na kanał, żebyście zobaczyli poprzedni odcinek i także następny odcinek, ponieważ kolejny też będzie u Agi i zabieramy się do roboty. Okej, okay, chciałam się pobawić w fidget spinnera, po chwilę mi nie dałaś. Widziałam to. Nie, ja idę podlać kota. Ja zaczynam w ogóle od podlewania kota, bo to jest dobre i tak powinno być. Tak, dokładnie. I kot dostał wodę. Zostawiam Ci farmę. Ale ostatnio, wiesz co, pod ostatnim odcinkiem, mimo że podlewałam kota, i tak dostałam komentarz, że nie podlałam kota. A, no to widzisz. Zawsze się trafi ktoś, kto będzie po prostu twierdził, że nie podlałaś go dobrze, wystarczająco. Tak, nie wiem, może ja nie umiem podlewać kota, może powinniście pokazać mi dokładnie, jak to zrobić. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, jak wy podlewacie kota. Instrukcja obsługi. Instrukcja podlewania kota. Instrukcja podlewania kota. O, ale się trafiło, dzisiaj akurat będę zbierać z owieczek. O, super, ale bo fajnie. Ja właśnie wczoraj próbowałam, ale nie było, ale kozy nie zbierasz, pamiętaj? Tak, dzisiaj kozy niestety się odwróciły ode mnie. No i oczywiście, no zamiast kliknąć na krowę, próbowałam kliknąć na kozę, nie? No, jednak sprawdzić musisz, nie da się, nie? No nie da się, no. Wiesz, że tego nie musisz robić, ale i tak to jest silniejsze od ciebie. Tak się tak spróbujesz, ciężkie, może jednak. Ciężkie życie farmera, powiem ci. Jakby co, ja poszłam po hardwooda. Oczywiście, więc, bardzo dobrze. Czy jajuszka zbierałaś, czy nie? Nie, w ogóle nie zaglądałam do kurczaku. Dobrze, to ja idę tam zajrzeć, bo ostatnio jakieś fochy miały. O, no i właśnie, i pytanie, czy dalej się fochają? Czy się... Nie, teraz są całkiem zadowolone, ja nie wiem, nie o co wiem, im wtedy chodziło. Może miały po prostu zły humor. Może. Może za dużo śniegu. Ja też nie lubię, jak jest za dużo śniegu. W sensie, śnieg jest ładny, ale z okna. No. Jak masz ładne, wiesz, widoczki, ciepło w domu, to wtedy śnieg jest spoko. Nie, ale powiem szczerze, że ja też lubię wyjść, kiedy jest tak mroźno, powietrze jest takie świeże i wiesz, takie... Nie. Ja uwielbiam. Nie. Właśnie kiedy jest tak pięknie, delikatnie pruszy śnieżek. No jest i to jest pięknie, zima, której nie mogę się doczekać. Jest pięknie, ale pięknie jak się patrzy przez okno. No nie, ja lubię też tego jakby zaznać, że tak powiem, na skórze. Nie, ja jestem strasznym ciepłolubem. Ja też, powiem ci szczerze, ale mimo wszystko na chwilę lubię wyjść zimą. No widzisz. Napiszcie w komentarzach, czy wy lubicie zimę i czy lubicie wychodzić zimą. No właśnie, jesteś bardzo ciekawy. I znalazłam sekretną notatkę numer 2. Stawiam ją w skrzyneczce, żebyś przeczytała. A dobrze, dziękuję ci bardzo. Nie jedz mi tego jajka. Nie jem ci żadnego jajka. Nie ty. Majonezy i sery sprzedaję, nie? Zostawiamy, nie? Tak, teraz się zastanawiam, czy te holi też nie sprzedać, bo one w sumie nie wiem, czy... Tak, bo one prezenty. Chyba do craftingów nie są potrzebne. Ja nie mam dalej odblokowanego tego craftingu zimowego. Wszystkie mam sprzedać? Więc zerknij proszę, co tam do tych craftingów zimowych jest. Czy jesteśmy w stanie jeszcze coś skraftować z tych nasion? A jakie craftingi zimowe? No te nasionka zimowe takie. Ale ja nie mam... Winter seeds. No musisz mieć. Ktoś musiał robić nasionka. Czy też nie masz? Nie, dostałyśmy te nasionka. A, no tak. No co ty mi tutaj... Ja nie mam. Mój błąd. Ja nie umiem. Ha, me. A, wiem, co miałyśmy zrobić. Bardzo ważna misja. Miałyśmy iść do sklepu. Tak? A tak. Tak. No to już. Go. Let's go. Zostawiałaś wszystkie wina i tak dalej? Wina zostawiłam. Dobra. Wina zostawiłam, czekaj, ja tutaj jeszcze zerknę, czy coś tu jest do zebrania. Nie, oczywiście, że nie, bo jest zima i wszędzie są tylko i wyłącznie robaczki, jakieś korzenie się wykopuje. A nie zawsze? Czasami coś się znajdzie ładnego, takiego fajnego? Ostatnio książki same mi lecą z robaczku. Mi też parę książek wyleciało, ale czekaj, też... O, jest zadanie mam! Czekaj. Cześć, Shane! Cześć, Shane! Czekaj, bo ja nie mogę do niego zagadać. Nie gadaj z nim. Nie gadam z nim, ja gadam z Caroline. To on nie chce ze mną gadać? O nie. Shane, idę za tobą do sklepu, pogadaj ze mną. Pam nie, też nie mi dała zadanie. Ej, całkiem opłacalne za 300 zł. Dobra, zobaczmy, co ona chce. Ona chce... Ametyst. Ametyst masz? Ja mam Snow Yama. Także zaraz będę musiała skoczyć na farmę, żeby zabrać Snow Yama. Ale na razie, tu jest tylko zwykły olej Agu, a tam jest napisane, że to musi być olej, jak to się nazywa? Truflowy. A nie możemy kupić trufli? Właśnie nie widzę tutaj. Może w tym drugim, gorszym sklepie. Idźmy. Jeszcze tam nie byłyśmy chyba na zakupach, nie?
Próbowałyśmy, ale nie mieli tego, co chciałyśmy. A, czyli norma. Czyli norma. Idziemy zobaczyć. Może akurat? BBB. Akurat? Boże, akurat? Jesteś już? Czy która? Nie, bo poszłam naokoło. Aha. A to dobrze, że tam idziesz, bo będziemy mogły od razu przynętkę włożyć do tych. Dobra. Tu? To się tu kupowało? Georgia Cole. Tu w ogóle nic nie mają, biedny ten sklep jakiś. Tyle półek, a wszystkie puste. Pam, ja nie wiem, po co ty tu przychodzisz, skoro tu nic nie ma. Pusto. Ale to rzeczywiście, czy my nie możemy kupować w tym sklepie? Teoretycznie możemy, no bo tutaj przy kasie, jak podejdziesz, no to masz jakieś tam Georgia Cole i inne takie rzeczy. Ale no to jest bieda po prostu, ryż i mąka, nie? Znaczy i ten, i trawa. No, papier i tyle. No. Dobra, no to w takim razie to nie kupimy tego, co chcemy kupić. Będziemy musiały to jakoś obejść. A jabłuszko? Jabłuszko teoretycznie, no jak nam się uda zdobyć, to super. Tylko gdzie je zdobyć? No nie wiem. O, mam właśnie. Snu jama, czekaj, bo ja go wykopałam, a ja go muszę pam dać. Gdzieś tu była okay. Pam. Była, rzeczywiście przy sklepie. Chodź, czy ona już wyszła? Wyszła. Dobra, biegnę do ciebie, stój, pam! Ja ci go dam! Ale wiesz, jak ja rymuję? Nie czuję, kiedy rymuję. Stój, pam, ja ci go dam! Nieźle, nieźle, powiem ci, że wow, jestem pod wrażeniem, wiesz? Young Nereś. O nie! No ja nie wiem, jak to ty, ja idę rzucać te przynęty. Muszę wrócić do domu i zrobić moje zadanie, bo ja mam odczytać zadanie, żeby przynieść jej ametyst. Jedziesz wagonikiem? Tak, pojechałam. Bardzo dobrze. Myślę, że na piechotę będę szła? No tak jakoś, wiesz, dla zdrowotności. Podobno lubisz na dworze. No lubię, bardzo lubię, ale tylko na chwilkę. Powiedziałam o tym. Jest popołudzień. Tak zwane. Ja bym chętnie, bo ty już powróciłaś, nie? To ja bym chętnie tam się przejechała z tobą. Przyjechałam cię eskortować. Ale przyjechałaś na piechotę? Nie, przyjechałam wagonikiem. Dobra, i co? I ty tam sobie dasz Jody coś tam, a ja pojadę z tobą i będę łowić rybki. Dobra. Bo jak mam takie szczęście, gdzie Jody? To... Jody pewnie w domu. A gdzie mieszka Jody? W miasteczku skrajny dom po lewej. Tak jakby. Ty na dole? No. Dobra. Jak się idzie do Marni? No. Dobra. Tak przynajmniej. Tak mi się... Tam oddawała mi rybę. Ostatnio cześć, Seba. No cześć. Wiesz, co Seba mi powiedział? Co? Że żaby nie są szczęśliwe zimą. A no i że biedne... Poor little guys, czyli biedne maleństwo. Kurczę, jaki empatyczny człowiek, nie? No, powiem szczerze. Jody chyba właśnie robi jakieś dziwne rzeczy w kuchni. Jody zawsze robi dziwne rzeczy w kuchni. Ona jest w ogóle, mam wrażenie, że ona powinna... Wiem, będziemy pisać normalnie historię z życia... O, złowiłam notatkę. Historię z życia ludzi z Pelican Town i założymy Jody bloga kulinarnego. Tak? No, bo ona wiecznie coś w kuchni robi, wiecznie, jak jest jakaś misja od Jody, to zazwyczaj jest to misja na coś do jedzenia. Ale akurat teraz chciała ametyst. No widzisz, może posypkę robi. Może. Same algi, to wiesz co, to ja przeczytam tą notatkę w międzyczasie. Dobra, czytaj. I to jest ta sama notatka, którą ty miałaś. I ta druga? No, to, że... Ojku. Że pan... Penny chciała każdemu dać prezent, który kochają, jakby. Okej. Okay. Miała rozpisane takie te. Dobra. Taką całą listę, także fajnie. No, widać, że nam się dublują te notatki, ale to w sumie dobrze, bo... Tak, to dobrze. Chociaż ja i tak tego nie zapamiętam, nie? I tak się będę sprawdzać, jak to razem o nie, ale mi się zrywa ryba. Nie zrywaj się. A powiedz mi... Słucham? Co próbujemy złowić? Wszystko. Wszystko, dobrze. Wszystko, no bo jest zima, my zimą jeszcze właściwie nie łowiłyśmy tak sensowniej, bardziej. I dobrze by było do bandla sobie połowić rybki, nowego? Nie? Znaczy, dobra. No tak powiedzmy. Dobra. Nie mówię, łowię. Jakaś rybka mi się zerwała, jest mi przykro. Perch, to jest ryba, której jeszcze nie widziałam chyba. Ja mam pajka.
Starchy Pike, to brzmi jak dwóch kupi. jak Pinky Mózg. Tak, jeszcze było... Dobra, było jeszcze kilka takich przyjaciół. Oj, za późno zareagowałam. Przespałaś rybę, to znaczy, że już pora do domu, trzeba się położyć do łóżka. Nie, no bo akurat drapałam się po ramieniu. Po. Był też jakiś po. A, panda. Z Kung Fu Pandy się nazywał Po. A, no i był też Po w tych. W teletubisiach. A, tak. O nie, skończyła mi się przynęta. No dawaj, właśnie... bo złowiłam jakiś skarb. Nie mogę cię stracić, rybo. Nie, proszę cię, nie. Nie. Trzymaj się mocno, rybo. Trzymaj się. Przypomniało mi tak się, złowiecie. Jak ostatnio mi Gargul, pozdrawiam cię Gargul, wysłał zdjęcie na Discordzie. Kocham cię rybo, pij ze mną kompot. 10 przynęty dostałam. Nice, super, moje gratulacje. Nie zapomnij włożyć do wędki. Do mojej wędki? Aha. Jak to? No, bierzesz w ekwipunku, przeciągasz nad wędkę i okay. Magia, nie? Tak. O, Marni biegnie. Cześć, Marni. A po co ci Marni? Tak, żeby zagadać. Hej, Shane. To jest Shane? Tak. Ale przez ten śnieg w oczy nie widzę. Jeszcze tak ciemno. A niby masz czapkę z Daszkiem, no proszę. No ale to nie przeciwdziała niczemu, jeśli tak pada. Ciemno. A ja właśnie rybę łopię rybę. Jeszcze mamy czas. Skoro tak mówisz. Łop te ryby. Łopie. Oj, kiepsko łopie. Mi idzie. A mi bardzo dobrze, powiem ci szczerze. Czujesz się, jakbym sama ten salon tam odwiedziła, wiesz? Nie mogę tak, złapać. Tak, świetnie, że wszyscy wracają akurat tą stroną. No, że chuchają za bardzo. Może się upiłyśmy rzeczywiście ich oddechem. O, oparami. Nie, kolejny pajk, ja idę do domu. Czuję się oszukana. Ja też mam pajka. Mam pajka i nowy rekord. Gratulacje. Szkoda, że poza sprzedaniem tych ryb... No ale nie będę narzekać. Sprzedawanie tego też jest dobre. No jasne. Pytanie teraz, co mam zostawić? Moich połowów. Chyba możesz sprzedać wszystko. Ty masz pajka i tego percza, czy coś tam? Mam brema, percza, pajka i pajka. Ty możesz sprzedać. To spoko. Nie potrzebujesz, gardzisz wszystkimi moimi rybami. Nie, absolutnie nigdy w życiu. Nie ma takiej opcji. Absolutnie. Idźmy spać. Bo dobra, zaraz zemdlejemy. Ja idę dzisiaj do siebie. Okej, okay, idź do siebie. Zaufaj mi. Czemu postawiłeś mi wędek przy łóżku? Zastanawiałam się, kiedy zauważysz. To teraz zauważ, bo zauważyłam. A zastanawiałam się, kiedy zauważysz, bo ty ciągle śpisz u mnie, a nie u siebie, nie? No, dokładnie. Odblokowałam 7 poziom foragingu i mam jakieś nasionka. No właśnie, o te nasionka mi chodzi. Winter seedsy, Agu. Dokładnie, winter także seedsy. Mamy winter seedsy teraz. To teraz możesz iść do tej zielonej skrzyni. No, halo, apcektuj tam, proszę. No już, dziękuję. Bo chciałam zobaczyć, chciałam się podjarać tym, że mam 7 level foragingu, wiesz. Idź tam do tej skrzyni zielonej i sprawdź, z czego to się kraftuje i skraftuj nam jak najwięcej tych nasion. Dobra. I będziemy wtedy już bogate w ogóle. A ja się nauczę przepisu na tort czekoladowy. Ciasto czekoladowe właściwie, ale niech będzie. Mamy już 39 tysięcy. Mamy? No tak, rzeczywiście już prawie mamy pieniądze na ten, ale ja właśnie ci mówię, że my chyba nie powinnyśmy robić tego, tylko musimy olej. Ty. Oleju nam trzeba. Dostałam wiadomość. Jaką? Starting tomorrow, czyli jutro się będzie zaczynał w doku, w porcie. Festiwal? Coroczny nocny market, o jacie. O, super. Wiecie co, to jest nowa rzecz. To jest nowa rzecz w Stardew i od momentu, kiedy ja przestałam grać właściwie prywatnie tak jakiś czas temu, to tego jeszcze nie było. No, wcześniej ciekawe. Jak grałam, to tego jeszcze nie było, także dla mnie to też będzie nowość, także super. Będzie się zaczynał o 5 po południu i będzie w tym porcie przez następne 3 dni. Także wow. Super. To naprawdę długo. Mhm. Okej, okay, dają darmową kawę, coś dla mnie. Co? Darmową kawę tam będą dawać. Okej, dobra. Nerecja, nie dajesz mi powiedzieć, jaki jest przepis. Przepraszam. Słuchaj mnie. Się podjarałam. Do zrobienia zimowych nasionek, o których myślisz już od kilku dobrych dni, tak? Potrzebujemy winter fruta, crystal fruta,
Snowjama i Krokusa. No to wszystko jest w skrzynce. To dodzieluj, a ja idę doić czy coś. Ale dobra. W tym. Możesz też zobaczyć, ile mamy... Jak to się nazywa? Ile mamy... No, obieraj tą owcę. Czego ile mamy, Agu? No nie wiem właśnie, ile sprinklerów. Mamy. Ile mamy sprinklerów w tym momencie, czy co? No, czy jeszcze jakieś mamy? Wolne. Jeden jest rozstawiony wolny. Mhm. Ale zobacz, że mamy całe pole przygotowane. Na górze, racja! A widzisz. Mamy ich jeszcze 4 na górze. Chciałam wydoić owce odruchowo. No nie, jak zepsuta. Jak ty tak możesz? Owce. No chrumcia. 10 wystarczy? Nasionek? Tak. Spoko. Dobra. Trochę już na tym zarobimy. W takim razie ja od razu się zajmę posadzeniem tego. Ja jeszcze tylko zbiorę jajuszka i za chwilkę do ciebie przyjdę, żeby ci pomóc. Ale ja mam... Pytanie, czy jakieś nawozy dajemy na to? Mam złote mleko. No dobrze by było. Nawozy z tych sapów można zrobić. Zwykły nawóz taki podstawowy. Dobra. Chyba, że mamy jakieś bardziej zaawansowane, ale nie wiem, czy jest duży sens tego... Podstawowy też się sprawdzi. Dobra, no to zrobię tego tak, nie wiem... Te samo? Możesz zrobić w ogóle dużo więcej, bo to się przyda jak nie teraz, to na wiosnę, nie? No nie, zrobi się świeży. No dobra. Nie, już za późno po prostu. Już mnie nie ma przy tej skrzynce. Janusz, przesuń się. Bo nie... Nie mogę cię nakarmić, jak się nie przesuniesz. Co za Janusz. Wstawiam jajuszka i wstawiam mleczka na sery i idę do ciebie. Wstawiaj. Pierwsze sianko. Sianko, czyli sianie. Jakby co, możesz wziąć konewkę i podlać. Okej. Okay. Bo to pierwsze musimy podlać, nie? Pierwszego dnia. Pierwszego dnia tak. Bo tam chyba, no bo tam nie było zaorane, nie? Nie było. No to trzeba będzie podlać. 2, 4. Jaka, bo to jest już żmudna robota z tymi mlekami i wszystkim i w ogóle. No wiem. To jest takie... No ale opłaca się, więc tak, nie będę przynajmniej marudzić. Zarabiamy kasiorkę. Dokładnie. To najważniejsze, będziemy mogły dzięki temu mieć luksus, wiesz, duży dom. Tak. Piwnica. Tak. Ważna rzecz. Pizza? A co w piwnicy? A w piwnicy będzie można postarzać sery. O! No, to jest dobra rzecz, nie? Fajnie, no. I one wtedy są jeszcze droższe. Tylko się długo postarzają, niestety. No, jak to sery, no. Mówię, no najważniejsze dla mnie na ten moment jest zrobić tą szklarnię, bo wtedy byśmy mogły robić różne inne nasionka, nie tylko zimowe, nie? Tak. Wtedy tam wszystko niezależnie od sezonu rośnie. Co jest w ogóle super ekstra. Ja dzisiaj chyba nie podlałam kota, prawda? Nie wiem, ale u mnie jest podlany. O! Ale dla pewności chyba zerknę. No skoro masz wodę w konewce, to możesz. No mam, specjalnie napełniłam konewkę, ale najpierw zerknę jeszcze tutaj na grzyby. Okej, bo ja akurat nie byłam na grzybach. Same brązowe, wszystkie takie same. 6 grzybów do sprzedania, zawsze coś. No pewnie, no zawsze coś. A już kurki też są... Tak, wszystko jest uporządzone. Też jest podlany, czyli musiałam go podlać. No dziwne sprawy jakieś się tu dzieją z tym kotem. Możemy iść do miasta jeszcze zobaczyć, jak tam nasze zadania, bo dobrą mamy pasce w tej chwili, jeśli chodzi o zadania. To jest prawda. Wiesz co, czekaj, ja nożyce odłożę i wiadro. Dobra, a ja krokusa zbiorę jeszcze, więc... O! Spokojnie, nie spiesz się. Dobrze. Pędzę. Koko. Tup, tup, tup. Albo i nie. Kacmana. Albo i nie. No muszę trochę być wredna. Nie mam. A ja? O, też nie. No niedobrze, tak. Harvey, macie się urodziny! My mamy to... wino? Mamy wino! On mamy lubi wino. A to jakiekolwiek wino? Tak! Dobra. To tylko... Dzisiaj już tak szybko? No właśnie nie wiem, jak to się stało. Za szybko zleciało, nie? No strasznie szybko, bo ja ci powiem, że ja myślałam, że... Dopiero później będziemy te urodziny świętować, a to już teraz. Już teraz, natychmiast, w niedzielę, właśnie teraz. To jest dobry dzień na świętowanie. No to dobrze, że nie sprzedam tego wina. No.
Mam nadzieję, że starczy tego wina, bo tam widziałam, że jakieś soki były. I nie wiem, czy wino jest jedno. Jedno jest? Tak. To czekaj, to ja na szybkości zerknę, proszę bardzo, Harvey. Nie, wiesz co, to możesz ty wziąć wino, a ja mu dam cokolwiek. Nie, czekaj, ja się teraz teleportuję w czasie. Dobra, teleportuj się w czasie. Ja tutaj w takim razie przygotuję nam wszystkie serki i tak dalej. Ale lubi z takich rzeczy, które lubi, to jest na przykład kozie mleko. Okej, okay. To dobrze, że powiedziałaś, że dam mu złote kozie mleko. O, no to super, idziemy. Czekaj jeszcze sekundę. Wiesz, z doktorkiem to się trzeba dobrze układać tutaj. Tak, tak, to prawda. To trzeba mieć, no, szybciutko. Jajuszka, tylko jajuszka. Jajuszka. Trzeba zrobić kasiurkę. No dobra. Dobra, złote, na pewno lubi kozie mleko? Tak. Ale jesteś pewna? Tak. Dobra. Bardzo. Bardzo nie pewna. Kocha tak jak wino? Nie kocha tak jak wino, ale lubi. Dobre i to. No. Że pamiętałyśmy. Wcale nie dobrze, że zerknęłam w kalendarz. Pamiętałyśmy, przestań. No tak. Harvey, pamiętałyśmy o tobie. No, o. No tak. Gdzie on może być o tej porze? Nie mam pojęcia. Jest Harvey. Dobra. Dzień dobry. 100 lat. 100 lat. A nikomu innemu nie śpiewałaś? To dlatego, że wino mu dajesz? Nie, to dlatego, że jest kawaler do wzięcia lekarz. Okej. Lekarz, proszę bardzo, to zdrowe mleczko bez alkoholu. Specjalnie dla ciebie. Ale cwaniura teraz się będzie, że o, to ja jestem lepsza, bo ja cię nie rozpijam, tak? Dokładnie tak. No a myślisz, że dla lekarza to co, picie się liczy? Nie. Po prostu on lubi. Ja wiem, tu wiesz. Tak, tak. Te krepoty się kraftuje z 3 iron barów i 40 łuda, więc teoretycznie możemy sobie skraftować jeden i postawić koło domu. Zobaczyć, tak. Zobaczyć, dobra. Czy coś tam się będzie sensownego łowiło. Chyba i nie, musi być przynęta, żeby się łowiło w ogóle. Musi być. No to trudno. A co, nie masz już przynęt? Mam. Aha. Ale wiesz, muszę zmarnować przynętę. O, w tym zmarnować. Nie zmarnować, no bo zarobisz na tym ostatecznie, więc w sumie... No niby tak. 40 łuda. Raz, dwa, trzy, cztery i co mówiłam? 3 iron bary. Trochę sporszawo, ale niech będzie. Dobra, i stawiam tutaj po lewej. Dobra, ja jeszcze wstawiam tylko i wyłącznie jajuszka, bo już nie mamy więcej majonezu. Jak to się stało? Tutaj w sensie wszystko już przerobiłyśmy i ja już wszystko sprzedaję. A? Już biegnę, chwilę, daj mi sekundę, sery się same nie sprzedadzą. Wcale się nie upominam. Tam po lewej. Widzę. I jak pójdziesz, to tam trzeba tam ten wetknąć. Proszę bardzo, wetknięto. Oj, krokusy sprzedałam. Krokusy są potrzebne do tych... Są potrzebne krokusy. No, wyciągnęłam mogłaś. Już, no już nie krzycz, no. Mamy jeszcze sporo krokusów, mamy. Zerknęłabym, ale uważam, że ale, to jest dobra, wadliwe, że nie można tutaj normalnie z kilka osób grzebać w jednej skrzyni. Ale jest wiele gier, które mają jednoosobowe skrzynki. No tak. O, Sam's Holiday Shopping List. I tutaj są też ulubione rzeczy kolejnych osób. Czyli na przykład Sebastian jest napisane, że uwielbia Frozen Tira i sashimi. Okej. Okay. Także, no, spoko. Shane coś piszą? O Shane nie. Kurczę. Niestety. No kurczę. To co, to idziemy spać chyba za no, co? No, lecimy dzisiaj w klimę. Wcześniej. W końcu nie mamy trzeba się wyspać, obowiązków. Bo ja wiecznie mam za mało energii. Nie odnawia mi się energia i jestem bardzo niepocieszona. Może dlatego, że kładziesz się w ciemnym pokoju i się boisz całą noc spać. Tak myślisz? Kurczę. A ciekawe, czy... O, jest w końcu 7 level w foragingu, będę mogła robić te zimowe sitsy. O, jak dobrze. Ulga. Moje ukochane zimowe sitsy. Ty, ale to zarabianie kasy powoli, ale trochę nam idzie. Tu 5000, tu 7, także niedługo już uda nam się coś osiągnąć, dozbierać. A już jeśli zobacz, chodzi o... Niedużo nam co? Zostało. Niedużo, ale powiedz mi, jeśli chodzi o naszą szklarnię, czy będziemy potrzebować jeszcze kasy do tego dodatkowo? Nie, absolutnie.
No to, o to dobrze, to możemy w takim razie ulepszyć sobie dom i zrobić sobie piwnicę. Tak, także myślę, że już w następnym odcinku uda nam się, ale jeżeli chcecie zobaczyć to, to zapraszam Was bardzo serdecznie do Agi na kanał, bo tam będą kolejne rzeczy i kolejne te rozkminy szły w tym temacie. Tak samo mam nadzieję, że uda nam się w końcu tą szklarnię odblokować. Dajcie znać, skąd możemy wziąć jabłka, jeżeli wiecie. Nie? No, ja jestem bardzo ciekawa. To by nam się przydało. I mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam miłego dnia. Pa, 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 pa. Pa.